Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Bruno Nurzycki, a to jest program Zagadki Historii w mediach narodowych. Będziemy rozmawiać na temat enigmatycznej tematyki, między innymi rozpracowania maszyny szyfrującej Enigma, ale rozmowa ta będzie poświęcona przede wszystkim polskim szyfrom w okresie międzywojennym. Jak się okazuje, temat jest ten niemal całkowicie niezbadany. Zapraszam na tą bardzo ciekawą rozmowę. Maszyna szyfrująca Enigma to hasło, które jest bardzo znane. Wiele osób słyszało o tym, że trójka Polaków, z której jedna z osób miała nazwisko bardzo podobne do mojego, rozpracowała maszynę szyfrującą Enigma. Natomiast kiedy bliżej się przyjrzeć, okazuje się, że okres międzywojenny, polskie szyfry i łączność, jest to tematyka niezwykle mało zbadana. Jakiś czas temu dostałem wiadomość od osoby, która obserwowała moje poprzednie programy, i jak się okazało, ta osoba zajmuje się właśnie tematyką zgłębiania polskiej łączności oraz szyfrologii. I w tym momencie witam mojego gościa po drugiej stronie łączów, pana Krzysztofa Leszczyńskiego. Witam, panie Krzysztofie, jak się słyszymy? Słyszymy się bardzo dobrze. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie. Cieszę się do państwa bardzo. Redakcji. Jest to dla mnie duży zaszczyt. Cieszę się bardzo za to, że pan się cieszy, ale też tutaj muszę zaprezentować, że pan Krzysztof jest osobą nietuzinkową, ponieważ przede wszystkim pisząc o szyfrach, tak się składa, że pan Krzysztof jest zawodowym specjalistą od szyfrów. Jego doświadczenie życiowe i wiele lat pracy na samodzielnym stanowisku jest to, myślę, niezwykle istotny bagaż, dzięki któremu on, opisując tematykę szyfrologii, szyfrów, kryptografii, jest w tym zakresie specjalistą. Panie Krzysztofie, zacznę od tej tematyki, która była tutaj już we wprowadzeniu. Pan w rozmowie ze mną kiedyś dał mi do zrozumienia, że temat polskich szyfrów, mimo tej oficjalnej, niejako propagandowej wersji, o której się bardzo często mówi, to znaczy złamania kodów Enigmy, czy chociażby w okresie wojny polsko-bolszewickiej, zinfiltrowania metod i mechanizmów działania właśnie sowieckich chociażby osób zajmujących się kryptologią i szyframi, no to ten okres międzywojenny nie jest zbadany. Zatem moje pierwsze pytanie jest następujące. Z czego wynika ten niezwykły niedobór publikacji specjalistycznych dotyczących okresu międzywojennego i gdzie upatruje pan przyczyny, że ten okres jest i ta tematyka jest tak zaniedbana? Kierownictwo Biura Szyfrów, w tym głównie szef tego biura, będącego w strukturach dwójki wojskowej, nie muszę wyjaśniać, o co chodzi, pan podpułkownik Gwidon Langer, był odpowiedzialny przez 10 lat za szyfry przed wojną, czyli od roku około 1930 do 1939. Wcześniej były inne osoby. Te osoby można zobaczyć na zdjęciach na stronie pierwszej mojej książki. Może ja tą książkę zaprezentuję, panie Krzysztofie. W zasadzie powinienem proszę to bardzo. Zrobić przed zadaniem pierwszego pytania. Pan Krzysztof jest autorem pionierskiej, proszę państwa, pionierskiej na polskim rynku pracy dotyczącej polskich szyfrów w okresie międzywojennym, która obejmuje także lata II wojny światowej. Tak wygląda ta okładka. I na tejże okładce właśnie są postaci, które należy utożsamiać z polskimi szyframi. Proszę kontynuować, panie Krzysztofie. Oczywiście zachęcam państwa do znalezienia tej książki, ponieważ obfituje ona w szereg informacji nieznanych dotychczas i całkowicie pionierskich. Proszę kontynuować. Okres międzywojenny można podzielić zasadniczo na dwie części. Pierwszy to jest od końca I wojny światowej, a nawet od czasów I wojny do roku 1930. A drugi od 1930 do kampanii wrześniowej zakończonej sromotną klęską. W tym pierwszym okresie, jak widać na pierwszej stronie mojej książki, prym wiedli, założyciel Biura Szyfrów, pan Józef Serafin Stanclicki, pierwszy, który jest w lewej stronie u góry na zdjęciu, obok niego
pan Władysław Potrykowski, tu jedna uwaga, często piszą nawet historycy o nim Petrykowski, bo to nazwisko jest popularne, a to jest pan Władysław Potrykowski i dalej pan Witold Jacewicz. Ta trójka, można powiedzieć, odpowiadała za polskie szyfry w latach 1919-1939. Z tym, że pan Stanclicki był na początku, potem byli inni i tu, jeśli dojdziemy do połowy okresu międzywojennego, czyli do roku 1930, poprzez pewne zmiany w ramach dwójki nastąpiło niejako skonsolidowanie referatu szyfrów własnych, za które to szyfry własne byli ci trzej panowie odpowiedzialni jako kierownicy referatu i szyfrów obcych, szyfrów głównie niemieckich, oczywiście sowieckich. W ramach biura szyfrów, które się utworzyło w 1930 roku, były trzy główne referaty. BS1 szyfry własne, BS3 szyfry sowieckie i BS4 szyfry niemieckie, czyli głównie Enigma. I wówczas lejce nad całym biurem szyfrów przejął pan Gwidon Langer, major, a później podpułkownik. I to wszystko trwało do czasu wojny i ten okres, można powiedzieć, na temat tego okresu wiemy bardzo, bardzo niewiele, dlatego że informacje dotyczące opisu szyfrów, instrukcji szyfrowych zostały metodycznie i celowo przez nasze biuro szyfrów w roku 1939, sierpień, wrzesień, zniszczone po to, żeby nie dostały się w ręce Niemców. I można by określić te 20 lat jako dwie właśnie fazy. Pierwsza faza, w której są ci trzej panowie i druga faza, gdzie oni nadal istnieją, tym, że formalnie wtedy powstaje niejako czapka w postaci dyrektora biura szyfrów, pana Gwidona Langera. W skrócie. Ja czytając pana książkę zauważyłem taką właśnie zależność. Dużo pan też tam odnośników ma do pracy monumentalnej pana Nowika dotyczącej właśnie między innymi tych zagadnień i chyba jest to jedyna poza pana pracą, która koncentruje się nieco bardziej poważnie na tej tematyce. Pan ukazuje taki obraz polskiej szyfrologii, polskiej kryptologii, kryptografii. Proszę mnie poprawić, jeśli popełniam tu gdzieś Proszę pana, lepiej kryptologii. Kryptologii. Bo kryptografia to jest działanie na szyfru, działanie operacyjne, szyfrowanie, odszyfrowanie. Mhm. I to są, zresztą po angielsku, kryptografer to jest szyfrant, a kryptolog to jest naukowiec. To jest człowiek, który zbudował samochód, a wszyscy inni to są ci, którzy tym samochodem jeżdżą. No, specjalista, proszę państwa, zawodowy specjalista od szyfrów. Tak więc w tej książce ukazuje pan taki obraz, że na etapie jeszcze wcześniejszym, to jest wojny polsko-bolszewickiej, kiedy Polacy osiągali spore sukcesy na tym polu, ten język kryptologii był inny niż język kryptologii już w latach 30., ponieważ on w międzyczasie tak zwanym został kompletnie, przeszedł rewolucję, to znaczy przeszedł z typowo lingwistycznych metod na metody typowo matematyczne i z tego też wynikało szereg trudności, które napotykała kryptologia pod koniec lat 20. W pana pracy niezwykle mocno rysuje się fakt, że właśnie chociaż początkowo Polska osiągała spore sukcesy, to w późniejszym okresie doszło do szeregu niejako gigantycznych zaniedbań w tym zakresie, a osiągnięcie, jakim było odczytanie Enigmy, jest tak naprawdę osiągnięciem niewielkim, biorąc pod uwagę skalę poprzedniejszych zaniedbań. O tej Enigmie jeszcze powiemy pod koniec, także na początek, w tym momencie sobie tutaj daruję rozwijanie tego wątku, ale zależy mi na tym, żeby może pan rozszerzył niejako ten pana pionierskie odkrycia, czym było właśnie spowodowany fakt, że Polacy po prostu nie nadążyli za tą technologią i zaniedbali tak dalece sprawę już nie tylko szyfrów, kryptologii, ale chociażby tak prozaicznej rzeczy, jaką była łączność w wojsku. W czasach przedenigmowych, czyli można powiedzieć w latach 20., szyfrowanie polegało na tym, że sposób szyfrowania i przyjęte algorytmy, metody
były zależne od języka. To znaczy struktura języka, czyli język rosyjski, francuski, niemiecki, polski i tak dalej, wpływały na to, jak się szyfrowało. Natomiast Enigma wprowadziła taką zasadę, że wówczas chodziło tylko o to, że na urządzeniu szyfrującym trzeba było wstukiwać tekst jawny szyfrotelegramu, czy tam szyfrogramu, i otrzymywać, lampki się zapalały przy innych literach, które były tym szyfrotelegramem. No, tu jest pewien problem, bo niektórzy mówią tekst jawny szyfrogram, a niektórzy mówią szyfrogram, szyfrotelegram. Ale chodzi o to, że tekst jawny i tekst zaszyfrowany. I inaczej mówiąc, siadając przy Enigmie, ja mogłem pisać po polsku, bo litery w polskim i niemieckim są podobne, tam pewnymi małymi wyjątkami. Natomiast szyfry, które były stosowane w latach 20., były bardzo mocno zorientowane na strukturę języka. I stąd też wywodziły się metody łamania tych szyfrów. To znaczy, żeby łamać szyfry japońskie, niemieckie i inne, przepraszam, trzeba było być lingwistą. I grupa takich lingwistów właśnie była zaangażowana, począwszy od pana Jakuba Plezi i Jana III Kowalewskiego, do łamania szyfru. Ale teraz wróćmy do tego tematu. Polskie szyfry. Jak pan redaktor wspomniał, w czasie wojny polsko-sowieckiej, no bo nie bolszewickiej, tylko polsko-sowieckiej, czy polsko-radzieckiej, Polacy stosowali również swoje szyfry. I w swoich dwóch monumentalnych pracach profesor Nowik, on jedyny praktycznie poważnie ten temat opisał. To znaczy na 2500 stron, które to prace są skupione na łamaniu szyfrów sowieckich, jest kilkanaście, może nawet do 20 paru stron, które są dedykowane temu, jak Polacy wykonywali i operacyjnie korzystali z polskich szyfrów. I te dwie książki, praca profesora Nowika, zamyka się na końcu wojny polsko-sowieckiej, czyli na marcu 1921. Po tym okresie, można powiedzieć, są różne wspominki na temat szyfrów, i to w pracach profesora Pepłońskiego, który zajmował się relacjami polsko-sowieckimi, i innych osób, gdzie się wspomina, że były takie czy inne szyfry i jaki one miały charakter i kto je stosował. Z tym, że na czym polega klucz sprawy? W latach 1939 Polacy sobie szyfry stosowali, a Niemcy te szyfry od samego początku lat 20. łamali. A nasza wiedza na temat mechanizmów, na temat sposobów, na temat tego, jakie potężne grona niemieckich specjalistów były do tego zaangażowane, nasza wiedza była bardzo wiedzą ograniczoną. To znaczy oficerowie dwójki, na przykład tacy jak major Tadeusz Szumowski, czy oficerowie z naszego biura szyfrów, do nich dochodziły strzępy informacje, że Niemcy nas zaczynają czytać, ale kto, co, gdzie i jak, na ten temat tej rękawicy nikt nie podjął. Mianowicie nie podjął nikt takiej pracy, żeby zaangażować analogiczny zespół jak do Enigmy, z Rejewskim, z Urzyckim i Zegalskim na czele, żeby zaangażować do pracy nad wytwarzaniem i nad konstruowaniem polskich szyfrów. Dlaczego? No bo jak się ma premię za łamanie niemieckich, no to kto tam myśli, kto sobie będzie szukał, chciałem powiedzieć takie brzydkie słowo, szukał guza, czyli szukał dziury w całym, żeby pokazać, że te nasze szyfry nie są najlepsze. I stąd w pewnym takim błogostanie trwało to wszystko aż do czasu wojny. Dodatkowo jeszcze trzeba wspomnieć,
że jeden nurt to są szyfry pod egidą dwójki w ramach biura szyfrów, a drugi nurt oddzielny wówczas to były szyfry dyplomatyczne. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało łączność z placówkami zagranicznymi według swoich własnych zasad. Tu można tak powiedzieć brzydko, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i osoby tam odpowiedzialne za te szyfry, o których ja dokładnie piszę w książce, pracowały na zasadzie Zosi Samosi. A ingerencja w to, żeby im coś pomóc, bo na przykład, tak jak mówię, na przełomie lat 20. i 30. oficerowie z biura szyfrów z Potrykowskim na czele, tam jeszcze był Helcman, tam jeszcze był, były jeszcze inne osoby, skontaktowali się z MSZ-em, powiedzieli, słuchajcie, wasze szyfry są słabe, trzeba je ulepszyć. Ministerstwo Spraw Zagranicznych traktowało to jako fakt, że dwójka wtyka swój nos w nie swoje sprawy. Panie Krzysztofie, ja muszę tutaj wspomnieć kolejny interesujący wątek z tej pana książki. Zauważyłem taką zależność, że był niesamowity chaos, jeśli chodzi o tą sferę, to znaczy łączności i zwłaszcza związaną sferę z tak zwanymi szyframi wojskowymi, z biurem szyfrów, bo był chaos kompetencyjny. Dostrzegam tutaj pewnego rodzaju zależność, mianowicie to ustanowienie naczelnych władz wojskowych w takiej, a nie innej formie, które rozbijało dzieło Józefa Piłsudskiego nawiasem, które rozbijało kompetencje na okres pokojowy, okres wojenny, a ponadto tworzyło chaos kompetencyjny wynikający z tego, że wydarto pojedyncze jednostki organizacyjne chociażby ze sztabu generalnego, później sztabu głównego. Skutkowało to tym, że nie było pełnej współpracy i szybkiej wymiany informacji i dochodziło do sytuacji, w której nie współpracowano, a wręcz pracowano oddzielnie lub wręcz rywalizowano. Czy nie jest to jeden z elementów, który mógł wpłynąć na pogłębienie się tego chaosu właśnie także w przypadku polskich szyfrów? No bo tutaj to, co pan powiedział w zakresie chociażby współpracy MSZ-u z biurem szyfrów, z dwójką, no to być może jest tylko element większej patologii. Panie redaktorze, panie Brunonie, powiem tak wprost. Łączność była w wojsku na poziomie prawie najniższym. Najwyżej była kawaleria, piechota, artyleria, tam gdzie się przejawiała marynarka wojenna i lotnictwo, a później, co zresztą nawet po wojnie było jeszcze w wielu dokumentach, było pisane, a na końcu saperzy i łączność. I nawet łączność była podlega saperom, ludziom, którzy w ogóle nie mieli pojęcia. A obok gdzieś błąkały się szyfry. Powiem o jednej zasadniczej sprawie. Na czele poszczególnych zgrupowań wojskowych przed samą wojną byli inspektorzy. Inspektorzy w randze generała dywizji i generała broni. No bo Soskowski i Rumel byli generałami broni. A Kutrzeba, Bortnowski i inni to byli generałowie dywizji. Niżej mieliśmy sztab główny i poszczególne tak zwane wielkie jednostki, czyli dywizje, pułki i tak dalej. I w tej całej hierarchii łączność była na samym dole, o czym świadczy fakt, że dowódca łączności, który zresztą nie był w ramach sztabu głównego, on nie funkcjonował jako oficer sztabu głównego, tylko jako oficer z Ministerstwa Spraw Wojskowych pod kierunkiem generała Kasprzyckiego, miał stopień pułkownika, a w szyfrach było jeszcze gorzej, dlatego że dyrektor biura szyfrów pozostawał, aż do śmierci, dyrektor Gwidon Langer w randze podpułkownika, a struktura naszego wojska przed wojną była ściśle zhierarchizowana. Nie wystarczyło być podpułkownikiem czy pułkownikiem, tylko jeszcze do tego dochodziła taka sprawa jak lokata w ramach podpułkowników. Ktoś mógł być podpułkownikiem z lokatą drugą albo 234. I ten z 234 był na ogonie, na samym ogonie. Inaczej mówiąc,
same władze państwowe z marszałkiem Piłsudskim na czele problemu nie rozumiały. Oni traktowali, że wojsko to właśnie są te podstawowe rodzaje broni, a łączność, no to łączność najlepiej jakby służby państwowe, czyli Ministerstwo Poczt i Telegrafów, które było zawiadywane przez wiele lat przez ministra. Najpierw był ten minister Berner, a później był minister Kaliński. I zresztą oni sami mówili, po co wojsko ma się zajmować łącznością? My im wszystko zrobimy, jak to się mówi kolokwialnie, dobrze. A do tego dochodzą jeszcze szyfry, bo szyfry były jeszcze o piętro niżej. To znaczy na czele Polskiego Biura Szyfru był podpułkownik, poszczególnymi kierownikami referatu polskiego, sowieckiego i byli majorowie albo kapitanowie. Na przykład postać w ogóle nieznana, to jest ten drugi pan, który na zdjęciu jest drugi od lewej u góry, pan Władysław Potrykowski, człowiek niesłychanie skromny. On w stopniu kapitana służył 17 lat bodajże. No to proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że oficer, który ma ambicje, nagle 17 lat się zajmuje cyferkami i cały czas pozostaje, a jego koledzy pozostaje w tej robocie, a jego koledzy już przez ten czas przechodzą przez stanowiska dowódców pułków, batalionów, dywizji i tak dalej. Czyli to był po prostu tak zwany boczny tor i to była wina kierownictwa państwowego i kierownictwa wojskowego w Polsce międzywojennej. No właśnie, pojawił się ten wątek kierownictwa w Polsce międzywojennej. Muszę tutaj też dopytać, jak wyglądała ta polityka kadrowa, jeśli chodzi o polskie szyfry? Czy dostrzega pan jakąś zależność, na przykład w okresie po zamachu majowym, no bo nie okłamujmy się, miała miejsce spora czystka w wojsku. Czy ta sytuacja szyfrologii polskiej kształtowała się pozytywnie po zamachu majowym? Czy dostrzegalna jest taka właśnie zależność? Czy też może była tam po prostu selekcja negatywna i promowanie właśnie jakiejś bierności, a bardziej, co często się zdarzało w okresie sanacyjnym, takiego klakierstwa? Czyli mówi pan o takim haśle BMW, prawda? Czyli bierny, mierny, ale wierny. I rzeczywiście ja nie dostrzegłem żadnych symptomów, które mówiłyby o tym, że po 26 roku wiele się zmieniło, natomiast o tyle się zmieniło, że już po końcu wojny polsko-sowieckiej ranga wówczas stanclickiego została obniżona. On z człowieka, któremu podlegały szyfry własne i obce, został tylko kierownikiem referatu szyfrów własnych. I trwało to wszystko aż do końca 20 lat, wtedy kiedy nasze biuro szyfrów, ale tej nitce zajmującej się szyframi nie polskimi, tylko niemieckimi, natrafiło na skałę. Dlatego, że tak jak wcześniej byli w stanie, a to sowieckie, a to niemieckie, a to jeszcze inne czytać, tak później okazało się, że po prostu stoją przed murem litej skały. I dlatego dopiero koniec lat 20. spowodował, że coś się zmieniło. Oczywiście tu jest udział takich osób z dwójki jak Antoni Palut, jak Maksymilian Ciężki i jak Franciszek Pokorny, który wówczas był kierownikiem tego referatu szyfrów obcych. Oni wówczas stworzyli przy pomocy profesora Krygowskiego ekipę matematyków. Ten temat jest już tak, chciałem powiedzieć, oklepany, tak już jest znany, że właściwie nie chcę, nie mam tu nic szerzej do powiedzenia, ile tylko to, że polskie szyfry, czyli szyfry dla naszego państwa, dla naszych służb wojskowych i dyplomatycznych, po prostu sobie gdzieś tam drzemały z boku i nimi się prawie nikt nie zajmował.
Oczywiście, być może, że były jakieś tam osoby dedykowane, ale w związku z tym, że przyszła II wojna światowa, dokumenty zostały zniszczone, ja przejrzałem wszystkie teczki ludzi, polskich szyfrów, jakie są w archiwum w Rembertowie. I nie dostrzegłem tam żadnego elementu takiego, że ktoś gdzieś tworzył grupę, która miałaby się naukowo zajmować wzmocnieniem polskich szyfrów. Po prostu wszyscy milczeli, dwójka donosiła o pewnych symptomach, że Niemcy nam się dobierają do naszej kryptologii i kryptografii, ale po prostu nikogo to nie interesowało, żeby podjął jakieś działania. Panie Krzysztofie, muszę jeszcze dopytać. Staramy się mimo wszystko, żeby ten program w miarę miał taką kompaktową formę, żeby nie zanudzić potencjalnych słuchaczy. Mhm. Muszę dopytać o postać pana Gwidona Langera, który jest jednym z najważniejszych elementów całej tej układanki związanej właśnie z szyframi w okresie międzywojennym. Był on pupilem Józefa Piłsudskiego poniekąd, jak to pan dowodzi w tej książce. Jaki jest dorobek i jak możemy ocenić to właśnie czas panowania wszechwładnego, jeśli można tak powiedzieć, Gwidona Langera w okresie międzywojennym jako szefa tych spraw związanych właśnie z szyframi? Otóż, panie Brunonie, Gwidon Langer był zwykłym oficerem liniowym, który na temat matematyki miał pojęcie blade. Na temat szyfrów właściwie on odbył kurs związany nie z szyframi, tylko z radiowywiadem. Jeździł, gdzie pokazywali mu radiostacje, które rejestrują łączność niemiecką. I tak wylądował w biurze szyfrów. I jako dyrektor złapał tą żyłę złota, którą eksploatował do końca. Ja nie chcę być ani złośliwy, ani nieuczciwy wobec pana Gwidona Langera, gdyż pozwoliłem sobie na to, nie dodając podpułkownika, gdyż w październiku 1939 roku, kiedy główne osoby, łącznie z panem Langerem, wylądowały we Francji, rząd i władze wojskowe pod egidą kierowane przez generała broni Władysława Eugeniusza Sikorskiego po prostu stwierdzili: nie jesteście nam potrzebni. Ale to nie było takie gołosłowne stwierdzenie, że się ktoś obraził, ale po pierwsze władze wojskowe nie rozumiały, po co szyfry dla swojego wojska. Po drugie, już wtedy było wiele informacji na temat tego, że Niemcy 3 września ukradli szyfry armii Kraków. I teraz na czym polega wielki błąd biura szyfrów i osobiście podpułkownika Langera? Na tym, że szyfry dla armii Kraków były identyczne jak dla armii Pomorze, jak dla armii Prusy, armii Łódź i tak dalej, i tak dalej. I kradnąc jedne, to tak jakby ktoś ukradł klucze do 20 willi czy budynków jakichś tam prywatnych, jednakowe. Kradnąc jedne, mogę dostać się swobodnie do innych pomieszczeń. I taka była filozofia, której nikt, ja może na 100% nie jestem tego pewny, ale faktem jest, że jakie było stosowane przez Langera antidotum na początku września. Ano takie, że dosyłał do poszczególnym armiom nowe komplety szyfru, drogą lotniczą, ale to wszystko była już po prostu musztarda w powietrzu. To był już dogorywanie całej łączności szyfrowej. Pan jeszcze bardzo ciekawy wątek poruszył w rozmowie ze mną przed programem, mianowicie kwestii Enigmy. Tym wątkiem chciałem bardzo zakończyć tą rozmowę i już zaprosić Państwa na drugą część, która będzie poświęcona polskim szyfrom w okresie II wojny światowej, czyli już po klęsce wrześniowej. Jest ona o tyle istotna, że tak naprawdę objętościowo
i pod względem ilości materiału, jaki zgromadził autor, jest ona nawet obszerniejsza. Dlatego tym bardziej zachęcam Państwa, jest to równie nieznany i zagadkowy okres i zagadkowy temat szyfry polskiej w okresie po kampanii, tak zwanej kampanii wrześniowej. Dopytam Panie Brunoni, mogę jedno zdanie podsumowania? Tak, tak, oczywiście. Ja jeszcze zadam panu pytanie. Zostawił po sobie raport. Nawet kilka raportów. I w tych raportach, na wagę rzecz biorąc, jest kilkaset stron, gdzie on opisuje pracę nad Enigmą, a dosłownie 4,5 strony jest, gdzie mówi, co on robił w ramach szyfrów dla swojego kraju. 4,5 do kilkuset. Także to jest 1 do 100. Świadczy to o tym, że po prostu o pewnych rzeczach nie chciał mówić, nie chciał, chociaż i tak tyle, co on napisał na siebie, to wystarczy. Temat Enigmy jest interesujący. Zadam tutaj jeszcze w związku z tym pytanie, bo pan w rozmowie ze mną wcześniej, kiedy się konsultowaliśmy przed tymi nagraniami, no to pan powiedział taką przykrą rzecz, że Polacy skoncentrowali się na Enigmie, a konkretnie no, szefostwo Biura Szyfrów, można tak to ująć, ponieważ był to dla nich łatwy i prosty zysk, który skutkował premiami, osiągnięciami, natomiast zaniedbano kompletnie to, co jest tutaj dużo ważniejsze z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa państwa, mianowicie nie tylko odczytywanie tych szyfrów, tak jak to robią na przykład nimi, ale zaniedbano przede wszystkim własne szyfry. Pan już tu w pewnym sensie do tego nawiązał, mówiąc o tych no, skandalicznych sytuacjach związanych z wrześniem w 1939 roku. Natomiast pytanie takie, dlaczego zatem szefostwo Biura Szyfrów, Gwidon Langer, dlaczego tak bardzo eksploatowali sprawę właśnie Enigmy, kiedy Polska, jak się okazało, nie miała z tego większego zysku, tylko tak naprawdę alianci, natomiast tak bardzo i tak skandalicznie zaniedbali kwestię szyfrów własnych Armii Polskiej. Czym było to spowodowane? Dlaczego tak mocno eksploatowano i skupiono się tylko na Enigmie? Panie Brunonie, Gwidon Langer brał udział w posiedzeniach sztabu głównego, a wcześniej no, generalny to jeszcze on nie był w biurze szyfrów, bo sztab generalny był do grudnia 28 roku. On brał, gdzie przychodził, kładł na stole informacje na temat wojska niemieckiego, Wehrmachtu i różnych innych służb i tam oficerowie, generałowie otwierali oczy i mówili, jaki to jest genialny człowiek. On się zajmuje tym, że nam dostarcza informacje o tym, co się dzieje u nas, naszego potencjalnego wroga. Ale nikt nie zadał mu pytania, dobrze bracie, ale co jest z naszymi szyframi? No bo któż miał mu zadać pytanie? Czy to szef sztabu, pan Stachiewicz, czy to minister Kasprzycki, sami zresztą między Kasprzyckim a Langerem nie było żadnych punktów wspólnych, bo Kasprzyckiemu podlegał Heliodor Cepa, dowódca wojsk łączności, a Langer był w dwójce, czyli między ministrem spraw wojskowych a dwójką nie było bezpośredniej komunikacji. No to ten chaos organizacyjny już omówiliśmy. Teraz właśnie bardzo mnie interesuje wątek samego Gwidona Langera, no bo to z tego, co w pana książce zauważyłem, to wygląda tak, jakby on koniunkturalnie podszedł do sprawy, znalazł kurę, która znosiła mu złote jaja, to znaczy miał matematyków, którzy mu rozpracowywali szyfry, on spijał, można powiedzieć, z tego śmietankę i był po prostu jak pączek w maśle. Podam tu przykład bardzo ważnej osoby, jakim był major Tadeusz Szumowski, który już, on to uczynił wprawdzie dopiero w 1939 roku, ale on wołał na alarm, że tu jest źle, dlatego że Niemcy nas rozpracowują, jeśli chodzi o wywiad, jeśli chodzi o kryptologię. Dlatego, że były różne przecieki po prostu. Ale jego potraktowano jako człowieka, który przynosi złe wieści. A kiedy zadano mu pytanie, pokaż dowody na to, no to on jak mógł dowody przynieść, kiedy struktury niemieckie były bardzo mocno zabezpieczone, chronione przez służby Abwehry,
i żeby tam się dostać, to było po prostu niesłychanie trudne. Czyli tu problemu nie ma, a tu są sukcesy. No to kto takiego człowieka będzie ganił i go upominał? Zresztą świadomość tego, że dla współczesnej łączności radiowej potrzebne są szyfry, była zerowa. Uważano, że jak jest radiostacja, to dowódca z dowódcą się łączy, rozmawia z nim i tak dalej. Jest pięknie. A to, że ta informacja była przez Niemców podsłuchiwana i jeśli nie było stosowanej żadnej kryptologii, to po prostu informacja weszła w weter, inaczej mówiąc, prosto do naszego wroga. Brzmi to dramatycznie. Ja nie będę ukrywał, że dosyć przewrotnie zadałem to pytanie, nieco prowokacyjnie, bo wiem, jakie treści są w tej książce. Zaskakuje mnie jednak fakt, że mimo wszystko Gwidon Langer, jako osoba najważniejsza w tej całej układance, kierował się bardziej momentami chyba chciwością na te właśnie zaszczyty i nagrody, którymi hojnie go obsypywano, jak i matematyków, którzy tą pracę wykonywali, bo on faktycznie zbierał pieniądze za pośrednictwo, jeśli można tak powiedzieć, a nie kierował się w tym momencie instynktem patriotycznym i na przykład nie zdecydował się na to, by poświęcić nieco więcej swojego zaangażowania właśnie na to, aby zaopiekować się kwestią szyfrów naszej armii, co było daleko bardziej palącym problemem. Wie pan, szyfry w okresie dwudziestolecia w armii były stosowane sporadycznie. Jeśli były manewry, no to wtedy stosowano jakieś tam między poszczególnymi jednostkami algorytmy szyfrowe. Jeśli służba zagraniczna oczywiście miała swoje szyfry, no to Langer do tego nic nie miał. I mało tego, był upominany, żeby się nie wtrącał. A proszę sobie zauważyć, że od początku lat 30. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyszedł Józef Beck, pułkownik z wojska. I Józef Beck nie pozwalał sobie, zresztą sam w latach 20. służył dwójce, on nie pozwalał sobie na to, żeby mu się dwójkarze rządzili. Inaczej mówiąc, MSZ miał szyfry kiepskie, miał szyfry słabe i nikt tego nie weryfikował ze specjalistów. A służby nasze wojskowe praktycznie z szyfrów korzystały w sposób bardzo ograniczony, dlatego że nie było takich po prostu okazji, że były duże manewry i tam na tych manewrach dywizje, armie ze sobą korespondowały poprzez łączność szyfrową. Bo przeważnie jak były taka sytuacja, to podłączano się do linii telekomunikacyjnych przewodowych i sobie rozmawiano, wysyłano depesze i tak dalej. Tak jakby się nie obawiano, że może dojść do sytuacji, w której będzie trzeba wykorzystywać te metody łączności w przypadku, kiedy trwa wojna. Musimy zmierzać do końca, panie Krzysztofie, ale ja jeszcze przedłużę i zadam panu jeszcze dwa pytania, z czego no oczywiście bardzo bym prosił, żeby jak najkrótszej tej odpowiedzi udzielić w miarę możliwości, ale to pierwsze będzie jeszcze dotyczyło tej sprawy, ponieważ no tutaj mówienie o tej łączności w okresie późnych lat 30. no jest nieodłącznie związane także no z rozliczeniem tych ludzi, którzy Polską zarządzali wtedy. Zatem pytanie jest takie, czy uważa pan, że, bo ja prywatnie nie będę ukrywał, przede wszystkim pasjonuje mnie okres międzywojenny. Interesuje mnie, czy w pana opinii, a jest pan specjalistą i pionierem, jak tutaj już to podkreśliłem, w zakresie badania polskich szyfrów i łączności jako takiej, czy te zaniedbania łączności upatruje pan, że były efektem na przykład niedoborów związanych z brakiem możliwości państwa polskiego w tamtym czasie, czy było po prostu związane z modelem, który został wprowadzony właśnie w latach 20., 30. funkcjonowania tej armii, gdzie ten chaos, o którym tu wspomnieliśmy i jak się okazało już kilkukrotnie, odniósł się pan na przykładach, potwierdził ten chaos, ten właśnie chaos, ta organizacja władz wojskowych, to było bezpośrednią przyczyną, no właśnie, tej dramatycznej sytuacji, że Polska okazało się, że w 1939 roku jest, wbrew mitom, legendom, jak kto chce, kompletnie na lodzie, jeśli chodzi o sprawy nie tylko łączności, ale i sprawy szyfrów.
My mamy takie, no w dzisiejszych czasach, takie spojrzenie. Jest wojsko, no to w tym wojsku są różni oficerowie, młodsi, starsi i na przykład jak jest jakiś problem, to młodsi stawiają ten problem, bo rozumieją ten problem i starsi oficerowie, a już nie mówiąc pułkownicy i generałowie, wysłuchują ich i podejmują działania. Otóż przy generale dywizji kapitan nie śmiał nawet się odezwać. Jeśli do końca lat 30. generał dywizji Tadeusz Kutrzeba był komendantem Wyższej Szkoły Wojennej, która to Wyższa Szkoła Wojenna powinna wiedzieć, co się dzieje dzisiaj w łączności, w szyfrach. A tam w ogóle nie było takich katedr czy takich takich komórek, które by uczyły tego. Jedyne, co było w wojsku stosowane, to uczono szyfrantów stosowania szyfrów tych takich, jakie one tam były. Natomiast nie było wyobraźni u tych ludzi najwyżej postawionych, którzy by mogli o czymś zdecydować. A młodsi oficerowie, czy nawet nie tylko oficerowie, to może i mieli takie czy inne swoje myśli, przemyślenia, wnioski, ale nie mogli się z tym przebić. I mało tego, na ten temat nic nie wiadomo, że zresztą, tak jak powiedziałem, człowiek, który zajmował się polskimi szyframi do 1937 roku, Potrykowski, a później przez 2 lata Jacewicz, to byli kapitanowie, panowie kapitanowie, którzy na jakichkolwiek naradach, oni nawet głosu nie otrzymywali, żeby wypowiedzieli na ten temat swoje zdanie. A mało tego, oni bali się o swoje, no każdy miał rodzinę, dzieci, żonę i tak dalej, bali się, że jak będą defetystami, którzy to szukają dziury w całym, to po prostu znajdą się na bruku. Panie Krzysztofie, ostatnie pytanie. Ono będzie nawiązywało do tego, co pan powiedział. Pytanie będzie takie niepoprawne. Konkretnie, czy uważa pan, że może to jest właśnie przyczyną, że to badanie między innymi z szyfrów polskich w okresie międzywojennym jest spowodowane właśnie tym, że jest to niepoprawne. Może tutaj leży przyczyna, dlaczego tak mało badaczy ma odwagę badać tą tematykę, bo jest ona niezwykle niekorzystna właśnie dla tego obozu pomajowego, który władał Polską na wyłączność, można powiedzieć. Jest to po prostu niepoprawne i mało badaczy ma odwagę poświęcać swoją na przykład karierę naukową, żeby ryzykować takie badania, które skutkować mogą wnioskami niezwykle nieprzychylnymi tej ekipie. Czy myśli pan, że to może być przyczyną, czy może coś innego? Gdzie upatruje pan tą przyczynę właśnie, że badacze boją się podejmować ten temat? Przede wszystkim to jest temat trudny. Ja musiałem przerzucić kilkanaście tysięcy stron amerykańsko-angielskich dokumentów. Ja musiałem zapoznać się z dokumentami strasznie ciężko czytelnymi z archiwów brytyjskich, z KEW, czyli z Q. I żeby to wszystko w języku angielskim. I to jeszcze języku, który nie wiadomo, jakie słowo tam jest napisane. Trzeba pod lupę brać. Także dzisiejsi naukowcy po prostu nie pójdą takim trudnym szlakiem, tylko wybierają sobie, łatwiej jest na przykład zrobić doktorat żołnierzy wyklętych, choć zaznaczę, że u mnie ci wielu z tych z pierwszej strony z okładki mojej książki, to byli też żołnierze wyklęci, którzy wrócili po 45 do Polski i byli katowani przez bezpiekę i przez informację wojskową. I dzisiaj któż podejmie taki temat, który na przykład by stawiał w złym świetle kierownictwo naszego państwa i wojska przed 1939 rokiem. Po prostu, no po pierwsze, nie ma takich samobójców. Ja gdybym miał zrobić doktorat i ten temat przedstawić jako doktorat, to ja bym się za 17 lat z tego nie wygrzebał, bo wszyscy by
tak robili, żeby nie pozwolili, żeby to się taka książka ukazała w formie doktoratu. Oczywiście, czy tam nawet pracy habilitacyjnej, chociaż ja jestem zwykłym inżynierem i matematykiem i kryptologiem i w czasach, kiedy służyłem w biurze szyfrów, nie było mowy, żeby robić doktoratu, bo wszystko było tajne za komuny. Natomiast dzisiaj nie ma po prostu samobójców. Nie mówiąc o tym, że temat jest niesłychanie trudny. Poza tym jedną rzecz muszę powiedzieć. Jak ja zacząłem pisać książkę, zacząłem eksplorować różne te źródła i doszedłem do takiego momentu, kiedy to wszystko, co napisałem, było na bazie źródeł angielskich, amerykańskich i angloamerykańskich, TICOM-u czy TICOM-u, jak kto woli, i pewnych polskich źródeł. I wówczas spotkałem się z doktorem Zdzisławem Janem Kaperą, który mówi, proszę pana książka będzie bezwartościowa, jeśli pan nie ujmie w tej książce tego, jakie były polskie szyfry, które to były w czasie wojny łamane przez Bletchley Park. I informacje są dzisiaj w archiwum w Kew. Będąc w Wielkiej Brytanii, zbierał różne tam takie kopie, a to taki dokument, a to w liczbie kilkuset stron i mówi, niech pan to przejrzy, niech pan wykorzysta te materiały, bo nie tylko Niemcy łamali polskie szyfry w czasie wojny, ale również i Brytyjczycy. No kwestie II wojny to poruszymy w drugim nagraniu, tak jak już się umówiliśmy tak. Tutaj. I dlatego ja miałem przy tej książce wiele szczęścia, między innymi panie Brunonie, pan mówił, że tu dobrze byłoby pewną chronologię zachować, ale ja przyjąłem zasadę taką, że to są biografie poszczególnych ludzi polskich szyfrów i poprzez te biografie można dojść do pewnych wniosków. Zresztą również tam podaję kilkanaście osób Niemców, którzy łamali polskie szyfry. Myślę, że to omówimy już w drugiej części, bo czas jest bardzo ograniczony, który i tak już przekroczyliśmy o ponad 10 minut, panie Krzysztofie. Zatem mam rozumieć, że te wnioski, dlaczego ta tematyka jest tak nieznana, wynikają zarówno z faktów, z czynników obiektywnych, jak i subiektywnych. To jest tego, że bardzo ciężko dotrzeć do dokumentów i bardzo pracochłonne jest to, a z drugiej strony poprawność polityczna, która nie sprzyja osobom mogącym krytycznie wypowiadać się na temat rządów, że tak powiem, przed. Ale jest i druga strona medalu, bo bohaterowie naszych szyfrów czasów wojny, autentyczni, panie i panowie, są dzisiaj kompletnie nieznani. Jak ktoś by, nawet z historyków, spojrzał na te 12 postaci, które są na zdjęciach, plus, bo ja zamieściłem takich szerszych biografii 30 parę, to podając na przykład imię i nazwisko Jan Helcman, bohater czasu wojny i bohater okresu międzywojennego i wiele innych osób, ktoś powie, nie znam człowieka, nie wiem, a to byli autentyczni bohaterowie, którzy zrobili bardzo wiele dlatego, żeby w tej całej mizerii jakoś się trzymać. Miejmy nadzieję, że tutaj ta tematyka będzie coraz bardziej być może zagospodarowana właśnie przez badaczy. Tego bym sobie i Państwu życzył. Rozmawiałem z pionierem w zakresie badania historii polskich szyfrów, panem Krzysztofem Leszczyńskim, z zawodu kryptologiem, proszę Państwa, matematykiem, który miał okazję pracować na samodzielnym stanowisku, zatem robił to jako w pełni, można takiego określenia użyć, specjalista i profesjonalista w tym zakresie. Dziękuję panu za tą niezwykle interesującą rozmowę, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. I w tym momencie zapraszam Państwa, ponieważ jak zauważyliście, pan Krzysztof wspomniał już tutaj o wydarzeniach późniejszych II wojny światowej. Jest to także bardzo interesujący wątek i od tego, przede wszystkim od kwestii enigmy, która według pana Krzysztofa jest nieco przeceniana, to znaczy zdominowała tą tematykę. Od tej sprawy zaczniemy naszą następną rozmowę, która będzie właśnie dotyczyła polskich szyfrów w okresie już II wojny światowej.
No i tyle. Kończymy tą rozmowę. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi, autorowi książki pionierskiej Polskie szyfry 1919-1945. Zatem obejmuje ona wojnę polsko-bolszewicką, jak i II wojnę światową. Dziękuję państwu za ten program. Zapraszam na kolejne programy historyczne w mediach narodowych. Niepoprawne programy. Do zobaczenia państwu.